uczniów, którzy z zamiarem pokoju idą do szkoły, w sercach ludzi pracy, którzy podejmują codziennie rano swoje zajęcia, swoje obowiązki, nie tylko po to, żeby zarobić, ale po to, aby budować dzielić się dobrem. W sercu lekarza, czy w sercu robotnika, w sercu tramwajarza. Pokój jest możliwy, jeśli zaczyna się w naszym ludzkim sercu. Pokój jest możliwy wtedy, kiedy jest budowany na sprawiedliwości, kiedy człowiek, nawet niekontrolowany przez drugiego, oddaje to drugiemu, co się jemu należy. Kiedy ze sprawiedliwością dzieli się z tymi umiejętnościami i zdolnościami, które posiada, nie wykorzystuje mechanizmów czy ekonomicznych, czy społecznych, które poznał i nad którymi panuje, ponieważ posiada władzę, czyli odpowiednie stanowisko. Pokój ludziom, których Bóg miłuje. To przypomnienie Jana Pawła II jest dzisiaj tak bardzo aktualne. Dlatego wracając do stajenic, wracając do Bożego Żłóbka, patrzmy na Boże Dziecię, patrzmy na Maryję i przypominajmy słowa Jana Pawła II. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, z wiarą i z ufnością, że pokój jest możliwy wtedy, kiedy zaczyna się w naszych sercach, kiedy zaczyna się w naszych domach. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Wiarą w to, że masz.
Bashara el-Asada. Ten rok był poświęcony rodzinie. Priorytetem na 2017 rok będzie